Witam bardzo serdecznie w 208 filmiku o gitarach. 208 filmik o gitarach. Kolejny filmik z serii, gdzie porównujemy sobie kilka gitar. Naraz nagrałem tam chyba z 5 gitar w jednego dnia i teraz tutaj nagrywam intra i tak to wygląda, że mamy 5 filmików pod rząd z gitarami. Kolejna gitara to właśnie ta, którą tutaj widzicie. Jest to LTD, czyli ESP, tańsza wersja koreańska. Akurat ta seria Mirage, czyli M250-255, tak się nazywa ta gitarka. Jak mówię, jest to gitara jeszcze wyprodukowana w Korei. Mam obecnie w domu cztery egzemplarze gitar LTD. Jest to LTD tutaj widoczne kawałkiem 200SR. Jest to ta 255. Mam 202. Jedzie do mnie jeszcze Arban Camu. Więc to tak, teraz mam trzy. Za chwileczkę też będę w ogóle nagrywał film porównujący produkcję koreańską z produkcją na przykład właśnie obecną chińską. W każdym razie wracając do gitary, poszukałem sobie trochę specyfikacji. Body jest albo z lipy, albo z olchy. Raczej z olchy, ale też na przykład już model 202, co prawda z innej fabryki jest zrobiony z lipy. Ten możliwe, że jest zrobiony z olchy. Wstawione tutaj pick-upy to Seymour Duncany koreańskie, czyli Duncan Design. Są to bardzo fajne przetworniki, można je kupić naprawdę tanio, grają zajebiście dobrze, nie piszczą na głośnych przesterach. Po prostu są robione najprawdopodobniej w Korei lub w Chinach, więc są po prostu obniżone koszty produkcji. Nie są to oczywiście takiej klasy przetworniki, przepraszam, takiej klasy przetworniki jak oryginalne amerykańskie, aczkolwiek są na pewno dużo lepsze niż większość stokowych przetworników wstawionych w gitary i są naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo spoko. Ja Duncan Design bardzo ostatnio propsuję, dużo sobie tych pick-upów grałem i naprawdę, naprawdę są one bardzo, bardzo fajne, grałem dobrym dźwiękiem, nie ma lipy, a można je kupić naprawdę tanio, nie? Słuchaj, ta Barry White'a, klonowy 24 progi Jumbo Gryf. Są to inne progi niż te, które są na przykład w modelach chińskich. W modelach chińskich są takie troszkę cieńsze, te są trochę bardziej szerokie. Oczywiście blokada, oczywiście retencjonowany mostek bez żadnych oznaczeń, już tam z żeliwnym blokiem, ale całkiem dobrze się sprawujący, podobny do mostków stosowanych w gitarach na przykład Jackson z obecnej produkcji. Znaczy nie z obecnej, tylko z tej takiej jeszcze właśnie japońskiej na przykład, podobno do Low Profile 580 od Jacksona. Jak mówię, dwa pick-upy Duncan Design, ten jest odpowiednikiem SH4, ten jest odpowiednikiem SH2, więc jest to jeden z najbardziej popularnych układów, jakie możemy sobie wynaleźć. Trójpozycyjny przełącznik, barwa
i głośność. Bardzo prosty instrument, 24 progi, te takie zajebiste markery od ESP. Jest to jeszcze gitara, która ma napisane tutaj ESP z przodu, na koreańskich pisali ESP z przodu, znaczy LTD było duże, takie małe ESP. Teraz już piszą tutaj z tyłu, jak widzicie jest to model koreański, ale nie jest wyprodukowany w World Factory, bo World Factory miałoby W, a tutaj jest E. Bardzo dobre łączenie oczywiście tutaj gryfu z korpusem. Tutaj jest taka spiłowana lekko jakby taka stopeczka, która nam po prostu ułatwia to, że możemy sobie spokojnie tutaj dojść do 24 progu, jeśli ktoś dochodzi. Wycięcie to oczywiście też ułatwia. Od jazzu po metalowe sytuacje, naprawdę bardzo, bardzo ostre bluesy, można pograć wszystko inne. Fajnie jest to, że na przykład te dwie gitary grają zupełnie inaczej, nie? Ta sobie gra bardzo cieplutko i w ogóle jest taka raczej więcej ma dolnego środka, a ta ma więcej na przykład już górnego środka i jest taka bardziej w ogóle słyszalna w riffach i we wszystkim innym. Słuchajcie, co tu jeszcze o tej gitarze można powiedzieć? No ja powiem tak. Seria 200 od LTD jest to seria, od której można zaczynać. Stówki są w porzo, te, które teraz nowe powstały, są takie serie tam M100, ale one bardzo ładnie wyglądają i są za drogie po prostu, tak? Lepiej sobie znaleźć po prostu tańszą, wyżej serię, znaczy nie tańszą, tylko w tych samych pieniądzach serię wyżej, na przykład 200 lub 300. Od 200 zarówno instrumenty chińskie, jak i instrumenty koreańskie zaczynają się już naprawdę robić bardzo, bardzo konkretne i naprawdę bardzo, bardzo fajne. Oczywiście w swojej klasie instrumentów, no nie mówię, że są to instrumenty, nie wiem, jakieś kurwa super wypasione, typu prawdziwe ESP albo jakieś tam inne japońskie czy amerykańskie instrumenty. W klasie instrumentów tych dla średnio zaawansowanych, takich po prostu półamatorsko, półprofesjonalnie grających, są to naprawdę bardzo, bardzo fajne instrumenty i ja się do nich przekonałem. I nie zawiodłem się na tych instrumentach. Tylko mówię, no nie omijajcie serię 10, omijajcie serię 50, omijajcie serię 100, bo jest za droga. Jeśli macie naprawdę mało pieniędzy, no to taką 50 lub 100 można kupić. Nie wiem, 100 jest warta około 700 zł, warto za nią zapłacić. 700-750 zł za 100. Za taką już warto zapłacić ponad 1000. I naprawdę warto, bo naprawdę są to bardzo fajne instrumenty. Jak mówię, mam teraz 3 modele, mogę sobie bezpośrednio porównać, pobawić się nimi w domu. Zrobiłem to i naprawdę, naprawdę one wszystkie kopią dupę. Ten egzemplarz można sobie porównać w filmiku 201, nagrany jest ten tutaj w te czaszki chiński, na trochę innym układzie przetworników, z trochę innej fabryki, trochę inaczej zrobiony, ale też jest to podobna puła i można sobie je porównać, który gra lepiej, który gra gorzej. Słuchajcie, będzie taki filmik porównujący te LTD chińskie i koreańskie, aczkolwiek no jakoś tak powiem wam szczerze, że wszystkie te produkcje są ok. I generalnie seria 200 naprawdę, naprawdę jest. Naprawdę jest spoko i naprawdę można pograć. Jak ktoś umie grać na gitarze, to wszystko na takich gitarkach zagra. Akcja strun jest niziutka, a Floyd pracuje bardzo, bardzo przyjemnie. Fabrycznie montowane pick-upy nie robią siary, nie robią lipy, nie są jakieś specjalnie super najgorsze, nie wiadomo co. Gryfy są wygodne, nie jest on tak cienki jak na przykład w tym JSX-94, który też jest nagrany w tej serii, ale no są to cienkie, wygodne gryfy. Typu Soloist, typu Ibanez RG, typu Yamaha RGX. Po prostu wszystkie te gitary to są super, super straty. Możemy sobie teraz porównać kilka super stratów i zobaczyć po prostu, czym one się różnią. Różnią się delikatnie po prostu od siebie brzmieniami, tak? Ale wszystkie gitary grają dobrym, konkretnym i fajnym. Konkretnym soundem można na nich pograć generalnie wszystkie różne gatunki muzyczne i naprawdę są bardzo, bardzo fajne. To jest w takim śmiesznym kolorze takiego brązu jakby, dosyć dziwnym kolorze. No ale generalnie jest to naprawdę bardzo dobry instrument, bardzo, bardzo konkretnie go polecam. Posłuchajcie sobie próbki, próbka nagrana na oczywiście Marshallu TSL-60, oczywiście na Viperze 100, wszystko mikrofonem Shure SM57.
i wszystko słychać, i słychać już nieco między gitarami. Zapraszam do oglądania filmików. Thank you.
LTDM 255, proszę Państwa, oszukaństwa. We'll be right back.
gitara-online.pl, alternatywne forum gitarowe. Zapraszamy na naszą kolejną próbkę, zapraszamy na nasz facebookowy profil. Jak wiecie, u nas dzieje się dużo, mimo tego, że robimy tylko po swojemu alternatywnie. W każdym razie, kolejne co przedstawiamy dzisiaj to gitara ESP LTD. Rzadko spotykany obecny model w internecie, Mirage, czyli M350. Prezentuje się ona tak, że ma tutaj sobie, proszę bardzo, takiego zajebistego licencjonowego Floyda. Wymieniłem pickup na DiMarzio Evolution. Tutaj jest IMG HZ, który był w tej gitarze i tutaj też jest IMG HZ, który był w tej gitarze. Normalnie 24 progi, takie fajne oznaczonka. M350 na 12 progu i co najważniejsze, zajebista główeczka w rewersie.
To jest gitara koreańska, najprawdopodobniej 99 rok albo 98, coś takiego. Jeszcze jest ESP i LTD z tej strony główki. No generalnie neck full body, naprawdę jestem zadowolony z tego instrumentu. Sami posłuchajcie.